Dolina Rolnicza 4.0 to powstała w listopadzie 2023 roku spółka, którą utworzyły dwa podmioty – PKS Nowa i podsuwalski Wosir Szelment. Wielu radnych, ale i obserwatorów przyjęło nowy twór z zaskoczeniem, bo trudno znaleźć związek zarówno przewoźnika, jak i ośrodka sportowego z programem, którego realizacja miała być przedmiotem działalności spółki. Po drobiazgowej analizie zadań, celów i możliwości niespełna rocznego podmiotu zdecydowano, że udziały w nim wykupi samorząd wojewódzki. W imieniu marszałka Łukasza Prokoryma oraz zarządu województwa Andrzej Parafiniuk szeroko uzasadnił taką propozycję, mówiąc między innymi: proszę Państwa o podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów od dotychczasowych udziałowców, obecnych udziałowców, czyli spółki Szelment i spółki PKS Nowa. Tu dochodzą jeszcze dwa dodatkowe argumenty oprócz tego usprawnienia. Jeden związany z tym, że w ramach oceny projektu będzie oceniana również wykonalność finansowa. Żeby ją ocenić, trzeba będzie również przeprowadzić całą procedurę oceny wkładu własnego przekazywanego przez beneficjenta, czyli w tym wypadku samorząd województwa. Przejęcie udziału w tej spółki przez samorząd województwa uprości ten cały proces i usprawni możliwość pozytywnej oceny wykonalności finansowej projektu. I drugi element z tym związany to jest fakt, że projekt zakłada w sobie dosyć dużą aktywność w rozwijaniu proinnowacyjnej współpracy międzynarodowej. Wiarygodność takiego podmiotu, który będzie realizował ten projekt, jest niewątpliwie niezbędna. Jeżeli samorząd będzie jedynym właścicielem tej spółki, wiarygodność będzie niepodważalna. Trzy merytoryczne komisje, choć nie bez szerokiej dyskusji, co podkreślali radni, pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Do podnoszonych w dyskusji zarzutów opozycji odniósł się marszałek Prokorym. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, myślę, że jako radni Sejmiku powinniśmy być wszyscy bardzo zadowoleni z tej dzisiejszej uchwały, ponieważ zamiast czynności, która omija naszą kompetencję do wyrażenia zgody na utworzenie spółki wojewódzkiej, jakim było utworzenie spółki poprzez podmioty wojewódzkie PKS Nowa i Szelment, dzisiaj te prawo znów przywracamy na rzecz sejmiku i sejmik decyduje o tym, czy ta spółka może mieć charakter wojewódzki. Państwo też dzięki temu macie większą kontrolę nad jej działalnością. Argument o tym, że to ma być upolitycznione. Panie radny, właśnie my jako zarząd, wybierając osobę pana konsula Andrzeja Parfiniuka, osobę, która ma niezwykłe doświadczenie w wydatkowaniu środków europejskich, w zarządzaniu środkami europejskimi, myślę, że osoba, która dla wszystkich jest autorytetem w tym zakresie, pokazujemy, że nie traktujemy tej właśnie spółki jako jakiś asumpt polityczny, tylko właśnie jako wielką szansę dla naszego regionu, aby ten projekt, którym będzie kierował pan prezes Andrzej Parfiniuk, miał jak najwięcej dobrego zrobił dla naszego regionu i jego mieszkańców. Ostatecznie głosowanie odzwierciedliło różnice stanowisk. Kilkanaście podlaskich samorządów uzyskało wsparcie finansowe w planowanej realizacji lub modernizacji magazynów ciepła. Urząd Marszałkowski ogłosił decyzję w sprawie dotacji. Na liście beneficjentów jest Augustów. Na dotacje przeznaczono o 1 000 000 zł więcej niż pierwotnie było planowane. Łącznie zatem na proekologiczne inwestycje rozdysponowano 51 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich dla Podlaskiego 2021-2027. Informując o przyznaniu dotacji, Łukasz Prokorym podkreślił, że zwiększenie alokacji pozwoli przyspieszyć tempo wdrażania funduszy europejskich dla Podlaskiego, na czym inwestycji zarządzającej, czyli Urzędowi Marszałkowskiemu, bardzo zależy. Jego zdaniem zaspokoi to też potrzeby inwestycyjne większej liczby wnioskodawców. Dotacje otrzymają również gminy spoza Suwalszczyzny: Goniąc, Dąbrowa Białostocka, Wyszki, Moniki, Grodzisk, Rajgród, Sokółka, Nowe Piekuty, Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Michałowo, Hajnówka i Związek Powiatowo-Gminny Łomżyńskie Forum Samorządowe. Magazyny energii i magazyny ciepła są bardzo kosztowne, ale też wydatnie poprawiają sprawność wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii. Augustów uzyskał ponad 3 300 000 dotacji. Wkład własny samorządu to około 670 tysięcy złotych. Miasto chce przeznaczyć te środki na, jak to określono w projekcie, magazyny dla mieszkańców Augustowa.